właściwie możemy sobie powiedzieć, że byliśmy w tym meczu zespołem słabszym, tak? Wisła pokazała, że jest bardzo mocną drużyną i tak jak w poprzednich meczach grała dobrze w piłkę, dzisiaj tak samo i cały mecz nas zdominowała, ale gdzieś w ostatnich meczach traciła bramki i dzisiaj udało nam się na szczęście odwrócić te losy meczu. Czasami się mówi, że drużyna dziś nie dojeżdża na mecz, my chyba nie wróciliśmy jeszcze, znaczy na ten mecz nie wróciliśmy z Warszawy, bynajmniej do tam 80 którejś minuty. No bardzo się cieszymy z tego, bo tym bardziej, że dzisiaj taka okoliczność, tak, 95-lecie klubu, tym bardziej cieszymy się, że tym kibicom sprawiliśmy miłą niespodziankę, bo na pewno po takiej końcówce na pewno wiele osób się zastanowi i pewnie jeszcze raz będzie chciało przyjść na stadion. Asysta Nikidzowa, widzę przy twojej bramce, pierwsza klasa, ale ty wykonałeś też fantastyczną robotę. To nie było proste, żeby tę piłkę tak uderzyć z tak trudnej pozycji. No, bardzo miło mi to słyszeć. To. Nika słynie z tego, to już nie przypadek, ja chyba czwartą bramkę strzeliłem po tym, jak Nika mi dośrodkował, tak? Czyli gdzieś tam na tym boisku razem się szukamy i Nika fajnie te piłki mi dogrywa i gdzieś tą głową, i to chyba nawet czwarta głową strzelona, tak? Także fajnie, oby to trwało częściej. To znaczy, momenty zwątpienia były, ale trener mówił i apelował o cierpliwość w szatni i mówił, że na Lechu też przegrywaliśmy, odmieniliśmy losy spotkania. Tutaj też się udało i super akcje Niki Dżalamidze i to się liczy. To jest wynik idzie w świat, a nikt nie będzie pamiętał, czy graliśmy trochę lepiej, trochę gorzej. Każdy patrzy przez pryzmat wyniku i ten wynik dzisiaj dla nas był najważniejszy. Dla mnie to cementuje nie tylko zespół, ale my jesteśmy jako jedność i my reprezentujemy Jagiellonię i kibice reprezentują nas godnie, przychodząc tak licznie na stadion i to nas bardzo zawodników cieszy i nic tylko grać o jak najwyższe cele. Dzisiaj od tego, że tak powiem, wiadomo, adrenalina, euforia po zwycięstwie jest, ale dzisiaj spędzę ten czas z dziewczyną, z rodziną, która do mnie przyjechała 300 km na mecz. Cieszę się, że przyjechali na 95-lecie klubu i udało nam się wygrać, bo to cieszy podwójnie, bo był to dla nas ciężki mecz. Zgadza się, nie popełniałem błędów, dużo udało się wygrać pojedynków główkowych, to na pewno cieszy, ale ja nie chcę oceniać siebie, po prostu tego są trenerzy, a ja się cieszę ze zwycięstwa, bo liczy się dla mnie tylko drużyna, a nie ja. Patrząc na finał tego wszystkiego, udało nam się i najlepiej, tak jak mówię, zapomnieć o grze z dzisiejszego meczu i cieszyć się trzema punktami razem z kibicami. Oczywiście, że byliśmy lepsi. Nie zmienia faktu, że końcowy wynik jest dla nas niekorzystny i wracamy do niczego do domu. Mówię, no gra się do końca. Musimy się pozbierać, już nie pojedziemy i nie odpuścimy trzech meczów, prawda? Zawsze jest te 9 punktów jeszcze do zdobycia, trzeba walczyć i wyjść z tego dołka i z tych głupio utraconych goli w końcówkę, żeby się wreszcie odwróciło i zagra się jak należy do samej różnicy. Nie zakładaliśmy tego, że będziemy walczyć tak do samego końca o korzystny wynik. Przede wszystkim cieszyliśmy z tego, że się udało, bo jednak przegrywaliśmy to 1-0, tak gdzieś tam się nie kleiła, dopiero po tej strzelanej bramce na 1-0 gdzieś tam bardziej uwierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie to wygrać. No i fenomenalna akcja tutaj akurat Dżalamidze. 2-1. Cieszę się, ale no, tak jak wspominałem wcześniej, tam jakieś pojedyncze występy nie mają też jakiegoś wielkiego znaczenia. Liczą się najbliższe mecze. Jest to dla nas bardzo ważny i ciekawy sezon, gdzie można ugrać coś ciekawego. Graliśmy w przeciągu 6 dni 3 mecze. No to zmęczenie widać było dzisiaj, nie ma co ukrywać, że nie mieliśmy takiej dynamiki jak w poprzednich meczach. No, ale tu chwała przede wszystkim chłopakom za to, że mogliśmy się podnieść z tej porażki jak gdyby po Legii Warszawa, po tych kontrowersyjnych jakichś sytuacjach. No i tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy się jak gdyby odblokować po tym.
tą determinacją, tą duchem drużyny doprowadziliśmy do tego zwycięstwa w końcówce, bo to na pewno podwójnie cieszy. Dwie akcje Supernika zarobił, na pewno zrobił tą różnicę tam na skrzydle. Przedryblował kilku obrońców tej zarówno jakiej pierwszej, jak i drugiej akcji i no, z Patrykiem zostało tylko dobić piłkę do bramki. No i fajnie, że to się w końcówce udało i patrzymy teraz podniesionymi głowami na następny mecz. No dokładnie, ciężko było się podnieść na wszystkim, ale na pewno każdy gdzieś tam w głębi serca chciał, żebyśmy te trzy punkty tutaj wywalczyli i z podniesionymi głowami, tak jak już mówiłem, patrzyli na następny mecz, no bo na pewno jeszcze się też liczymy w walce o mistrza Polski, nie ma co ugrywać, jeszcze zostały też cztery mecze, tak? Dobrze mówię, no i trzy mecze, no i jeszcze tych punktów jest do zgarnięcia też, nie wiadomo co zrobi Tulek, także zobaczymy co będzie dalej, na pewno to nas przybliżyło do gry w europejskich pucharach, ale będziemy walczyli o pełną pulę. No był taki mecz, że coś nie wychodziło nam, było ciężko grać po tych dwóch meczach z Warszawy i Poznaniu. Jakby zabrakło trochę siły, ciężko było biegać i po prostu coś, no ten mecz musi decydować indywidualna gra kogoś, nie? I nie wiem, tą sytuację. I to byłeś ty? No i cieszę, że ja byłem, ale bramkę strzelił Jaszu i Duszek i ważne jest, trzy punkty zostają u nas, nie? Bardzo ważne trzy punkty i gramy dalej, patrzymy dalej, nie? Nie ma znaczenia kto strzeli bramkę, ważne, że drużyna wygra. I trzeba powiedzieć, że trener Probierz wykazał się wielkim piłkarskim, trenerskim nosem. Wpuścił ciebie Mińskiego i Pawłowskiego, ty rozegrałeś akcję, ty jak strącił piłkę głową, Janek dobił. Dlatego robię zmiany, żeby coś zmienić w meczu. Cieszę się, że mi mogli to zrobić, kto wszedł na to.